To kolejne z polskich miast, które zdecydowało się na taki krok. Od 1 września dzieci oraz młodzież do 21 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Kutnie. Na pewno jest to dobry pomysł, biorąc pod uwagę i ekologiczne aspekty, i społeczne. Także myślę, że bardzo fajna inicjatywa. Uważam, że jest super pomysłem. Jest mnóstwo dzieci. Przez to, że będą darmowe przejazdy autobusem, rodzice nie będą musieli wozić samochodem. Przez to będzie mniejszy ruch na mieście, większa ekologia, więc jak najbardziej jestem za. Czy pani ma dzieci? Oczywiście, mam dwie córki. I też będą jeździć autobusem? Myślę, że tak, że ja tym bardziej, że pracuję, więc będę mogła je puścić sobie same. Myślę, że tak. Dużo dzieci obecnie dojeżdża, rodzice ich dowożą, także myślę, że to i odciąży domowy budżet i czasowo troszeczkę też usprawni. Dodatkowo dzieci mogłyby poruszać się po Kutnie, na przykład wyjeżdżając do akwaparku, także myślę, że to jest świetna inicjatywa. To jest fajny pomysł, ponieważ można wtedy te pieniądze przeznaczyć na inny cel, a dzieci będą mogli jeździć za darmo, więc więcej osób na tym skorzysta. W ten sposób włodarze miasta chcą zachęcić młode osoby, aby w przyszłości zamiast przejazdu samochodami wybierały komunikację publiczną. Z darmowych połączeń będzie można korzystać przez cały rok. Wystarczy mieć przy sobie legitymację szkolną lub studencką. Dotyczy to wszystkich linii MZK w każdym dniu o każdej porze. Pomysł na bezpłatną komunikację była w planach od kilku lat. Dzięki owocnej współpracy radnych i prezydenta miasta Kutno udało się osiągnąć wspólny cel. My po to modernizowaliśmy cały transport miejski. Nowy przebieg linii, zmieniona taryfa. Przecież bardzo radykalnie zostały zmniejszone ceny biletów, szczególnie biletów miesięcznych. Wszystko to ma za zadanie, żeby zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji. Żeby mieszkańcy jeździli samochodami z komunikacji zbiorowej, a nie własnymi. Przecież widzimy, co się dzieje. Ulic nie przybywa, samochodów osobowych przybywa i jednym z takich elementów jest też dowożenie dzieci do szkół, to w różnym nawet wieku. A więc żeby zachęcić, żeby spowodować, jakby, żeby był mniejszy potok tych samochodów, to żeby więcej zachęcić, żeby jeździli wszyscy autobusami miejskimi. Czy to się uda? Trudno powiedzieć. Zobaczymy, jaka będzie frekwencja. No oczywiście to z tego tytułu nie będzie środków finansowych, bo to jest koszt, prawda? Ale no co, no komunikacja sama w sobie jest kosztem. Na komunikacji miejskiej nie zarabia się, nie ma takich miast, żeby zarabiały. Wszyscy dopłacają mi to znaczne kwoty do tej komunikacji, a więc czy to troszeczkę więcej, czy lekko mniej, to już służy to mieszkańcom. Ta zmiana ma ograniczyć natężenie ruchu podczas szczytowych godzin oraz ograniczyć emisję spalin samochodowych. W 2019 roku tej młodzieży przyjechało bardzo dużo. Zostało tutaj kupionych biletów ulgowych dla młodzieży za ponad 1 000 000 zł. Także muszę Państwu powiedzieć, że tej młodzieży na terenie miasta Kutna, 43-tysięcznego i okolicznych gmin, które obsługujemy, i mamy jako pierwsi w województwie łódzkim, mieliśmy autobusy elektryczne zakupione. 6 tych autobusów elektrycznych również jeździ codziennie. Podkreślam, w 2019 roku za ponad 1 000 000 zł młodzież w naszym kochanym mieście Kutnie przejechało się komunikacją miejską. Podkreślam, że dzieci miały do tej pory do 4 lat przejazdy darmowe. Teraz ten wiek został wydłużony do 21 roku życia. Nadal z darmowej komunikacji miejskiej mogą korzystać osoby m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi, seniorzy po 70 roku życia, rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także osoby objęte kutnowską kartą dużej rodziny 3+.